kurwa, da strzydy z folią, kurwa, człowieku, zakryte podwójnie, no kurwa, droga, chuj, droga, kurwa, robota. Wiesz, na Fulham, tu Broadway, czy tam jest. Zwijają wszystko na koniec, a tam, kurwa, farba wylana jest. Tak jakby puszka farby była wylana na karpet, na środek karpetu. I co? I komu udowodni, kurwa, że to nie on wylał? Aha. A może a klient to pewnie wylał, bo mu się karpet znudził. Karpet 4,5 tysiąca. Ale nie widzieli tego w czasie? Rozumiesz? Cała budowa była zakryta od początku do końca. Od pierwszego dnia ja wchodziłem, aha, byliśmy, kurwa, ja nie wchodziłem, ja na tej robocie nie robiłem akurat. Już wtedy tam się rozstawałem z Michaelem. Ale mu zostawiłem tam 6 chłopaków i wiesz, później Michael tam miał chyba 90 osób ode mnie jeszcze w międzyczasie. Bo tam jak potrzebował kogoś, to dzwonił, Krzysiek, przyślij mi kogoś tam, kto potrzebuje. Takiego i taką osobę. To ja tam szybko, u mnie wracowali chłopaki, a tam później do niego wysyłałem. Kurwa, no ostatnio wysyłałem do chłopaków do kopania. Przez 4 miesiące kopali bejt. Potężny. 4,5 metra kurwa głębokości. No koparką też tam kopali, no ale... Ale tam no i robili, które mają akurat takich chłopaków, to tylko bejtmen robi. On tam sobie zobudował. Także akurat tak tam wykombinował i tak sobie robił. No i wiesz, no ale no i co? 4,5 kurwa, chuj. I cały zysk mówi, kurwa, cały dom wyremontował i cały zysk pójdzie. A to trzeba mieć ubezpieczenie. Bo nie daj Boże, kurwa, coś się stanie. A co jeżeli kupujesz to ubezpieczenie i coś naprawdę poważnego zrobił? Dobra.